Cześć, z tej strony Monia, witam Cię na kanale Kocham Zabawki. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, naprawdę będzie się działo, ponieważ jest ze mną kto? Marta, może mnie pamiętacie i dzisiaj... Martę, co? Dzisiaj co? Dzisiaj mam dla Moniki challenge, zrób to challenge. Będą różne wyzwania dla Moni. Ja się troszeczkę boję, wiesz, bo nie wiem, co Ty dla mnie przygotowałaś. Jeżeli lubicie takie odcinki, koniecznie zostawcie kciuka w górę, dajcie znać w komentarzu, jakie wyzwanie było najlepsze, a tym razem ja idę, wyruszam, nie wiem, gdzie wyruszamy, Marta? Może coś powiesz, idziemy tu, czy tam? Może pójdziemy tutaj prosto, jeszcze zobaczymy. Dobra, coś to my idziemy i czekam na pierwsze wyzwanie. To słuchajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz, my już sobie wyruszamy, Marta mi każe iść tam prosto. I generalnie tak, jeżeli nie zrobię jakiegoś zadania, przegram ten challenge i będę musiała dać Marcie ile kasy? 500 zł! 500 zł, słuchajcie, więc naprawdę ja się muszę przyszykować psychicznie i generalnie tak, wszystko i duchowo. Ja muszę wymyślić coś naprawdę ekstra, żeby Monia nie podołała. Trzymajcie kciuki za mnie, koniecznie, bo ja się boję. Okej, to my idziemy dalej, na razie jest wszystko w porządku. Zobaczcie, w ogóle dzisiaj jest taka piękna pogoda. Marta, podoba Ci się czy nie? Bardzo mi się podoba. Dobra, to mam pierwsze wyzwanie dla Ciebie, Monia. Zrób fikołka na trawie. Co? O nie, naprawdę, nie? Fikołka na trawie mam zrobić. No. Ale ja się boję, naprawdę ja się boję. I słuchajcie, Monia ma 3 sekundy, żeby podjąć decyzję, czy bierze wyzwanie, czy się poddaje i płaci mi 500 zł. Więc nie, Monia... Nie, ja od razu, ja podejmuję decyzję, słuchajcie. Uwaga, to jest piękna trawka. Nie, i... Dawaj. Ale ja już to nie robiłam. Do przodu albo do tyłu, możesz sobie wybrać. Albo do tyłu, czekaj, do tyłu to szło tak, albo do tyłu to szło tak. Nie wiem, dobra, nie, dorobię, uwaga. Czekajcie, a to są mrówki. No trudno. Oh my god, ja to tak zrobić? No, szybko. 3, 2, 1. No nie, bo będziesz musiała mi zapłacić. Nie, ja robię. Dobra, czekajcie, uwaga. 3, a to trochę twardo jest, wiesz? Szybko! Dobra. Nie będzie bolało! Uwaga, 3, 4. No dobra, zaliczamy. Trochę koślawy ten fikołek, ale możemy go zaliczyć. Niech będzie. Ale ja ci powiem, że mnie głowa boli mocno. Tak? A masz mrówki? Bo to jest twardo. Co? Masz mrówki gdzieś? Nie, chyba nie mam mrówek. Dobra, idziemy dalej, idziemy może na jakieś lody, co? Czy coś? Może pójdziemy. Dzisiaj fajnie, taka pogoda generalnie. Serio, dzisiaj ale jest tak fajnie. Powiem Wam, że już trochę kropiło, więc z Monią się bałyśmy, że będzie padał deszcz. Ale nie, niestety nie. Ale na szczęście, Monia. No tak, przepraszam, no. Ale... Słuchajcie, Monia idzie, niczego się nie spodziewa, a ja muszę się tutaj rozglądać po okolicy, żeby jej wynająć jakieś kolejne zadanie. Żeby nie podołała. Nie wiem, co wymyślić, naprawdę. Ej, a ty, piszcie w ogóle w komentarzach, co wy byście, Monika, co wali Marta zrobić. Co Marta w ogóle tam mówiła? Ja nic nie słyszałam, wiecie, naprawdę. Idź, Monia, idź. Monia! No idziesz czy nie? Chodź, zobacz, co tu jest fajnego. Patrzcie, kochani, co tu znalazłam. Co da? Monia, dobra. Pamiętaj, że masz 3 sekundy, żeby się zdecydować. Tutaj jest to duże krzesło, więc musisz na nie wejść i coś... Zatańczyć! Co? Zatańczyć? Tak? No wiesz ty co? Nie no, łapka w górę koniecznie dla mnie. Nie no, ja podejmuję to wyzwanie. No ja 500 po prostu nie odpuszczę. Dobra, uwaga. A ja tu w ogóle wejdę? No to ja nie wiem, czy ja wejdę. Dobra, słuchajcie, weszłam. Kaczuchy! Co? Ty. No musisz mnie spotkać, tak, dawaj. Dobra, 3, 4. Jeszcze? Pięknie! Brawa dla Moni, zaliczone oczywiście. Ale to i obsługo, dobra, uwaga. Dobra, to już drugie wyzwanie. Zaliczone, jestem ciekawa, co mnie spotka dalej. Muszę wymyślić coś bardziej hardkorowego dla Moni. Co, idziemy na te lody, co cały czas aktualne, czy nie? Oczywiście, że tak, idziemy. Dobra, Monia, mam dla Ciebie kolejne wyzwanie. Jakie? Widzę piękną wieżę na placu zabaw.
oraz zjeżdżalnię. Będę księżniczką. Będziesz księżniczką, która zjeżdża na zjeżdżalni. Co ty na to? O, ekstra, jak dawno nie zjeżdżałam. Dobra, gdzie to jest wyjście? Aha, tutaj jest. Dobra, wejście. Więc idziemy. To ja idę, ale pojadę. Biegnij, ale muszę coś wymyślić innego jeszcze. Nie, to już lepiej nic nie wymyślaj. Żeby to nie było takie proste, że tylko sobie zjedziesz i już. Takie wyzwania są super, bo szczerze mówiąc, takie prościutkie, wiesz, nie? Albo dobra, damy Monice teraz trochę odpocząć. Niech sobie po prostu zjedzie, a potem coś wymyślimy. Czyli mam fory u ciebie, ale super. No dobra, to idziemy. Ale to fajnie miękko jest, tak, zobacz. Mięciusio, no. Ale fajnie. Tu byś mogła robić fikołki. No widzisz, tutaj mogłeś dać mi fikołka. A gdzie to się wchodzi? Aha, tu! Pajęczyna tu jest! Wow. Ja jestem w raju! No dobra, idziemy. To tu się jakoś wchodzi, tak? To tu? Tu się wchodzi? Ja nie wiem. To zobaczcie, dzieciaki, jestem już na samej górze, prawie jak na wieży, jestem jak prawdziwa księżniczka. Marta, może mnie uratujesz? Monia, spuść mi swoje włosy, swój warkocz. Ja nie mam takich długich włosów. Dobra, to uwaga, wyzwanie wykonuję, czyli zjeżdżam w dół. Oki? Dobra, uwaga. Czekam na dole. Okej. Dobra, słuchajcie, Monia jest już tam na samej górze. Tu czekamy, będzie jechała. Jedź, Monia! Brawo, jak było? O mnie strasznie! Strasznie! Ale fajnie, słuchajcie, jak w tunelu! Naprawdę! Ale ekstra, ale trochę, wiesz co? Bolą mnie nóżki. Ojej! Dobra, co teraz? Bo się przykleiłam do rury, no! Och, wykonane trzeci, już trzecie zadanie wykonane. Wow, a to było fajowskie, naprawdę mi się podobało. Ale jak ja dawno nie zjeżdżałam w ogóle. No widzisz, Monia? Fajnie, przywróciłam ci wspomnienia z dzieciństwa. Co, idziemy dalej, czy co? Co robimy? Czy może zostaniemy, ja też wymyślę. Okej. Okay. To zobacz, Marta, jaka w ogóle jest fajna pajęczyna, widziałaś? Widzę. Dobra, to skoro tak ci się podoba. Co? Skoro tak ale ci się jest podoba, nie, pajęczyna, nie, to słuchaj, mam dla ciebie kolejne zadanie. Jakie? Takie, że musisz wejść sobie na tą pajęczynę i udawać, że jesteś Spidermanem. Co? Mam udawać Spidermana? No nie pamiętasz? Musisz strzelać siecią. No dobra, to uwaga. Ale mam wejść na sam czubek, rozumiem, tak? Ona oszalała po prostu. Ale nie, ja podejmuję to wyzwanie i po prostu, no, wyruszam na samą górę. Trzymajcie kciuki za Monię. Dobra, jestem. To zaliczone, czy nie? Ale czy musisz się bawić w Spidermana. O nie. Dobra. Czekajcie. Uwaga. Muszę sobie usiąść. Oki, dostałam ważny telefon. Świat się pali. Uwaga. I... Czuuu! No co mi się, że nie da wam to pokazać, tego Spidermana w przychodzi. Dobra, uwaga. To zaliczone czy nie? Oczywiście, że zaliczone, brawo. Dobra, Monia, na placu zabaw już ci daję spokój. Już koniec? A tak. Tutaj było nawet fajnie, podobało ja mi się. Ja wiem, że Monia byłaś w swoim żywiole, ale teraz idziemy dalej. Idziemy dalej? No dobra, to idziemy dalej. A gdzie teraz mnie zabierasz na spacer? Zobaczysz, niespodzianka. Ale będzie śmiesznie. Słuchajcie, już nie mogę czekać. Teraz tu czy tu idziemy? W prawo. W prawo. No dobra, to idziemy w prawo. I prosto. A tak w ogóle to powiedz mi, że się dzisiaj wyspałaś, czy nie? Wyspałam się. Ja też. Cieszę, że dzisiaj jest tak chłodno, wiesz? Tak, bo wczoraj było tak gorąco, że no nie szło wytrzymać. Mam nadzieję, że wam pogoda również dopisuje i upały. W ogóle dajcie znać w komentarzu, jak wy sobie radzicie z upałami, wiecie? Dobra.
Dobra, słuchajcie, idziemy na most. Co, że tu? Tak, i mam dla ciebie, Monia, zadanie. Już musisz... wiem, przypniemy sobie kłódkę miłości. Nie, ja wiem, że byś chciała, ale czemu? Musisz położyć się na środku tego mostu. Tutaj? I leżeć tak przez tutaj 10 się... sekund. Przez 10 sekund? Tak. Ale ja nie wiem, bo to jest brudno. Ja się boję. Ja się wstydzę. Dobra, idę, podejmuję wyzwanie. Na środku tego mostu? Mhm. Dobra, tutaj, tak? Tak. Ale na plecach czy na brzuchu? Na plecach. No dobra. O, ja się boję, naprawdę. O, ja cię kręcę. Jak tutaj jest strasznie. Pająki pewnie są. Mogę tak leżeć? Leżę. Głowa. No nie, ja się boję. Ale wiecie co, ja tutaj tak dobra. Patrzę. 10. Już? 9. Ja już myślałam, że ty wcześniej 8, to liczysz. 7, 6, 5. Szybciej. 4. 3, no weź. 2. Dobra, 1. Zaliczone. Dobra. Idziemy sobie z moim starym rynkiem. I zaraz muszę do niej wnosić kolejne zadanie. A ja już myślałam, że to już jest koniec. Nie. A jak byś tak zrobiła gwiazdę? Gwiazdy? Tutaj, na środku. Tu? No. Albo tam sobie. Gdzieś. Ale jedną czy kilka? No jedną. No dobra, no to bo nie przyjmuj. Nie przyjmuję to wyzwanie, bo ja się wstydzę, ale dobra. Ale ja zrobię to tutaj, na środku. Ale jedną, tak? Tak. No dobra. No, Monia, gotowa? No, jestem gotowa, no robię. Uwaga! Ale ja się wstydzę, więc tak, dobra. Uwaga! 3, 4. Brawo! Zaliczone, czy nie? Zaliczone, wow! Piona! Wow! Słuchajcie, Monia wypełniła wszystkie zadania. Wszystkie już? To już jest koniec? Dumna. Może jeszcze coś wymyślę. O nie! A teraz w ramach nagrody... Co? Zostanę? Zapraszam cię na lody, Monia. Naprawdę? Jejka, ale super, no będziesz dobra. Będziesz mogła sobie wybrać, jakie tylko chcesz. Ale fajowsko. No dobra, to idziemy w takim razie. Idziemy. No dobra, to co teraz muszę zrobić? Słuchaj, Monia, co? Jak bardzo masz ochotę na loda, to proszę bardzo, tu przed tobą jest taki wielki, możesz go sobie... Fajnie, możesz jest, go polizać. Poliwą czekoladową. I no, co? Możesz go polizać. A tam, zobacz, tam jeszcze też są inne lody, no wiesz? To możesz sobie wybrać, czy chcesz mogę sobie tego. Tego. No, albo. Słuchajcie, albo. Tutaj jest. Albo tamtego. Taki. No nie, to ja wolę jednak z waniliowo-czekoladowy. Dobra. I co o tym zrobić? Musisz go polizać. Co? Serio? Tak? Co, Monia, podejmujesz wyzwanie? No, ciężko to będzie, ale podejmuję. Jak ci będzie? Boże, nie wierzę, jak ty to zrobisz. Ale ja się boję. Ale serio? Masz, ale nie masz nawet chusteczki chociaż? Nie ma. Już? Tak. Dobra, to uwaga. 3, 4 i 4. Boj. Powiem ci, że zrobiłam to ostatni raz i nigdy więcej tego nie zrobię, ponieważ to są zarazki i... Tak, dzieci, nie róbcie tego w domu. Nie, tego nie róbcie w domu. To był Marty taki dziwne wyzwanie dla mnie, więc idziemy teraz w końcu dalej na lody, chyba jak tak, mi obiecałaś. Obiecane, idziemy. No idziemy, dobra. Idziemy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej przepięknego miejsca z lodami. Słuchajcie, idziemy na przystań, czyli do przystań Bydgoszczy, ale fajowsko. Jestem ciekawa, jakie dzisiaj lody będą. A ty jakiego chcesz? Nie wiem, jakiegoś owocowego na te upały. Ja chyba wezmę truskawkowego, to mi się wydaje. Tak. Mm-hmm. Dobra, słuchajcie, to ja daję Moni pieniążki. Dawaj i idziemy. Monia wchodzi tak, ja i kupuję. Mm-hmm.
dzieciaki, słuchajcie, zakończyłyśmy nasz odcinek. Podobał Ci się, Marta, czy nie? Bardzo. Tak, oczywiście dostałam lody obiecane przez Martę, ponieważ wykonałam wszystkie zadania, które mi kazała dzisiaj zrobić. Powiem szczerze, że naprawdę nie było wcale aż tak źle. Najgorsze było polecanie tego loda. To nie tego loda, tylko tego nieprawdziwego loda. Komu się odcinek podobał, niekoniecznie zostawię kciuka w górę. Dajcie znać w komentarzu, które wyzwanie Wam się bardziej podobało. A my razem z Martą się żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Bye.